Cześć, czołem! Witam Was, kochane Asiorki, w kolejnym odcinku z Hearts of Iron. Słuchajcie, atakujemy... Kubę, atakujemy zaraz też ustawioną w dziwnym miejscu na świecie Czechosłowację. Troszkę musiałem pograć bez Was. W sumie zająłem to państwo. Także zacząłem się grać to Imperium Kanady, zająłem im jednocześnie wojnę, wypowiedziała błękitna Portugalia i te granice tak się troszkę skopały, powstały różne frakcje. Grupa Azja bodajże, tak się nazywa ta frakcja, która jest tutaj. Na szczęście nie mam z nią jeszcze wojny, ale znając to szczęście moje, ta wojna też niedługo się stanie. No, na świecie jest, zobaczcie, rozgard jest straszny. Jest Jugosławia i Grupa Azja, która walczy z Konkordatem Australijskim. I tak naprawdę będę zmuszony, żeby te państwa jedno po drugim po prostu zajmować. No bez tego nic dobrego nie wyjdzie. Jeżeli chodzi o grupę australijską, no to zobaczcie, to jest tutaj, jest też troszkę w Europie. Więc ja będę miał ten problem, że będę musiał uzyskać dostęp, podejrzewam, tutaj gdzieś morski. Albo sobie jakoś sam tędy przebiję, żeby móc zrobić desant na te kraje. Chociaż tu jest też grupa Azji. Jest dzięki temu szansa, że Konkordat Australii po prostu przegra. Zobaczymy. Póki co ja muszę grać. Oczywiście zapomniałem słuchawek. Mam nadzieję, że było mnie słychać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niech gra się toczy. Ja już tak troszkę profilaktycznie postawiłem tutaj armię na grupie Azji, ale to chyba jest bez sensu, bo oni nie będą mnie atakować. Nie wiem, czy nie byłoby bardziej rozsądnie dać po prostu tutaj jakiś cel, który będziemy mogli zająć. Na przykład klikę z Kuangxi. To wszystko z tego względu, kochani, że oni nie są w żadnej frakcji. Ja tak jak mówiłem, jeżeli przyjdzie nam walczyć z Australią i tak dalej, to ja potrzebuję tutaj mieć dojście do, najlepiej do Skandynawii. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niech ta moja armia już się nie szkoli, tylko niech maszeruje. A jeżeli chodzi o front kubańsko-czechosłowacki, tak to właśnie wygląda, to jest jak jest. No zobaczcie, tutaj powoli się posuwamy. Ale też nie mam jakiejś dużej dywizji, to ta infrastruktura jest na naprawdę podłym poziomie. Więc nim ta moja armia wejdzie tutaj wszędzie do walki, to może troszkę tego czasu minąć. Oczywiście przełamanie przeciwżywotne i tak dalej jest to mega ważne, więc sobie już zacznę robić. Oho, tylko jak to zrobić? Zróbmy tak. Może piąteczki. ...50 dziennie, no niech się robi. Po to, żebyśmy też mieli, prawda? Żebyśmy mieli też jakąś tą produkcję rozbujaną, bo niedługo będę chciał dodać oczywiście bataliony wsparcia, jakie nowe, to jest logiczne. Bitew mamy już tyle, że nawet nie chcę tego oglądać. Podejrzewam, że wszędzie wygrywamy i o to chodzi. Morze Czarne jest nasze, Morze Śródziemne też jest nasze. Robimy już dodatkową flotę, która pozwoli nam tutaj zdobyć Morze Śródziemne. Patrzcie. Też mam tą flotę przestarzałą, to też jest duży minus. Bo ja mam dużo statków, ale... O kurde. Dostaję w cymbał. Na szczęście wchodzą... To i dwa tylko. Aha, bo to jest ta flota, ona jest najgorsza. Może ją wrócę do bazy jeszcze. Bo ja z tego dużo nie wycisnę, niech ona wróci po tej bitwie. Bo tutaj jednak armii nieprzyjaciela jest sporo. Nie chciałbym tej mojej floty jeszcze tracić.
Pokażcie mi tutaj, jak to się tworzy. Więc to zróbmy tak i zróbmy tak. Zróbmy tak i niech ta flota. Aha, pięknie, flota arabskie, to jest inaczej. Czyżby moje floty zginęły? Na to by to wyglądało. Kółka wodna. Arabskie jest. To ty musisz, flota Czagna miała się na Krymie. Patrzcie, miałem takie duże floty i wszystko zostało stracone. Krym. Ty też musisz się na Krymie. Nie no, świat się kończy, ja muszę odbudować flotę. Hu, hu, hu. Krym, a to było. Gdzie była ta flota? Chyba tutaj. Boże, ja tak patrzę, miałem tyle tych statków i wszystkie potraciłem. Trzeba to wszystko przebudować znowu, od początku odbudować całą flotę. Tutaj, co to jest za port? Albania. A trzecia flota musi się do Albanii tworzyć. Nie, jestem naprawdę zszokowany. Dobra, więc zmieńmy to, to i to. Ja muszę narobić nowych niszczycieli. Flota arabska. Ile flota arabska ty masz tych statków? Jeszcze 14, też mało. Już było dużo więcej. Zróbmy tak. I tutaj mamy jeszcze. To dajmy tutaj, i dajmy tutaj. Pancerniki mogą się robić na chwilę obecną wolniej. Nic na to nie poradzę. Moje floty zostały zniszczone przez wroga. Jestem naprawdę przerażony. Bo Morze Arabskie. Czemu ty masz tylko tą jedną tą? To mnie ciekawi. Wróć do siebie, ja cię puszczę jeszcze raz. Dwa. I może tutaj dajmy, tak? Te trzy. Tutaj pływaj, broń naszych baz. Tutaj jest najgorzej, bo tutaj nie ma niczego. Chociaż nie, inaczej, to powinieneś inaczej pływać. Kurcze pieczone. Morze Arabskie. Ty musisz pływać inaczej, ty musisz pływać, przyjacielu, tu. Tu. I niech będzie tu. Ty musisz tak pływać. No nie jest dobrze, słuchajcie. Czego jak czego, ale straty tyle okrętów to ja się nie spodziewałem. Dlatego też pancerniki powstaną, bo one się dosyć dobrze robiły. Za 9 miesięcy, za 6 miesięcy, za tydzień nawet na Krymie powstanie. Ale tych niszczycieli przecież nie mogę też puścić samych pancerników. Co tu się dzieje? Tę klikę to trzeba rozjechać. Ile wy macie dywizji? Starczy na mnie. Starczy dla mnie, żeby ich pojechać. Gwarancja niepodległa. Nie, o, spoko. Australia to jest pikuś. Panie. Wyatakujcie. A jak tam? Aha, widzę, że ładnie idzie. No nie, nie jestem w stanie takiego ataku już koordynować. To jest tyle wojska, że oni powinni sobie sami radzić. Tak myślę. Niech oni się przesuwają. Manpower nie rośnie i te statki to mnie przeraziły. Bo teraz muszę się skupić, słuchajcie, na wyniszczeniu tego konkordatu australijskiego. Tu jest kilka państw, tak? Ale tak naprawdę musimy Australię, to oni pojadą w Australię.
grupa Azji. No i muszę tutaj starać się, wiecie, jakoś się dostać do Nowej Zelandii. Tak byłoby chyba najlepiej. Jak tutaj idzie ta walka? Patrzcie, to są puste prowincje. Czemu wy nie wchodzicie? Czasem ten komputer mnie po prostu dobija. Wejdź tutaj. Proszę na stolicę. Człowiek sam musi wszystko robić, no. Wchodźcie, wchodźcie. Tych nie zaatakuję, bo to jest bractwo Azji, a po co się na razie w to bawić? Nie ma sensu najmniejszego. Ale nie wchodzicie, ludzie. Wchodźcie, proszę was, proszę. Tutaj, ciebie, tutaj, ciebie, tutaj, ciebie, tutaj. No wiecie, żeby te punkty zwycięstwa zdobywać, żeby żyło się lepiej, proszę tutaj stanąć, proszę. Ty możesz tam podejść też. Gruźlica. Nie wiem skąd ta idea, ale tu nie potrzebuję armii na pewno. Aha, bo tamci też wchodzą, rozumiem. Z tego to wynika. Bo oni też mają wojnę z Konkordatem Australii i po prostu ich atakują. Niegrzeczne chłopaki. Dawaj na Moskwę. Głupie ta wojna przebiega. Atakujcie! Dobra, co tam na południu? Aha, no dobra. Czyli moi generalnie się wzięli do walki. To jest istny szok. Ładnie zdobywają tutaj teren. Natomiast ten plan ataku jest słaby w takim razie. Muszę zrobić nowy. O. Taki będzie lepszy. I wracamy na północ, słuchajcie. Odetnij ich. To proszę zniszczyć. O, kilka skłancji padła. Cieszy mnie to. Republika Austriacka. W jakiej frakcji jesteście, przyjaciele? W żadnej. Tylko to raczej jest na tyle duże państwo, że ja go sam nie rozwalę. A wy? Wam możemy wypowiedzieć wojnę, proszę. No tej austriackiej jedną dywizją to raczej nie rozwalę, czy jedną armią. Więc trzeba się tutaj na tych mniejszych państewkach skupić. Teraz ważny jest mój udział w tej wojnie. Jaki on jest? 33, bo wiecie, to jest bardzo dużo chętnych do tego, żeby zdobyć świat. A przecież powszechnie wiadomo, że świat będzie mój. Czy potrzebuje czasu? Przemysł tutaj na broni. Wiecie, damy siły polityczne. Muszę to sobie tą stabilność podnieść.
bo ona jest dosyć niska. Poparcie dla wojny, a pójdziemy ostro w komunizm, będzie piękniej. Jeszcze patrzcie, jeszcze nie wszystkie dywizje są nawet na froncie. Jaki on jest rozciągnięty. Ale z tymi Czechami widzę, z Czechosłowacją dokładnie, to nie będzie lekko. Tutaj dojedźcie ich, kochani. Proszę ich dojechać. Jak to idzie? No, moje dywizje są już wykończone tymi atakami. A tu nie ma infrastruktury, więc tutaj dobijanie tych kociołków może trwać troszeczkę. Zobaczymy, jakoś to idzie. Podejrzewam, że w tym planie by mi się przydała jeszcze jedna armia, tylko musiałbym wtedy tą ruszyć, a nie chcę. Niech ona dobija te mniejsze państewka, a manpowera też nie mam jeszcze, żeby coś działać. Proszę atakować. To mnie powinno ciężko pójść. Nie mam czegoś. Okej. Aż nieważne od kogo w tej chwili będę to brał. Ropę na przykład. No nie ma to znaczenia. Jak tam tutaj? O, coś tam się udaje. Bengazi. Jak tam tutaj? Wy wchodzicie, tak? Ty wejdź tutaj. Cieszy mnie to, że są na pozytywnym planie cały czas, pomimo tego, że te walki ciężko idą, że front jest bardzo długi i nie ma infrastruktury, to jakoś lepiej czy gorzej sobie te moje wojska radzą. Nawet raczej lepiej. O, przepychamy. Też nam sporo dywizji wejdzie do walki. O, Kuba kapituluje pięknie. Pod moim butem. Bardzo dobrze. Cieszy mnie to niesłychanie. O, patrzcie, nowe stocznie. Normalnie by mnie to jakoś nie jarało, ale w tej chwili, jako że moja flota jest w stanie opłakanym, to mi się to bardzo podoba. Czemu wy tego nie atakujecie, ludzie? To też trzeba dobić tą watachę, tak zwaną. Oni nam tutaj wyjdą zaraz stąd i zaatakują. Co możemy polepszyć? A, organizator się przyda. To się nam może przydać. Popatrz, zapomniał, że ma tutaj też granice. Co za typ są. Gratulacje, panie Janie. Dobra, jakoś. O, weszliśmy do walki, jest ok. A jak tutaj to wygląda? O, czyli zaraz zaczniemy produkować dywizję pancerne. To mnie mega cieszy. Poproszę. Nie, ty jesteś w piechocie, przyjacielu. Zróbmy na razie tak. Mam już 400 przeciwrakietek, więc wrzucam je tutaj. I idzie to dobrze. Tutaj
Tutaj idzie jako tako, bym powiedział. Ale ja ci, przyjacielu, pomogę. Żebyś miał troszkę łatwiej. Ciebie tu puszczę też tutaj. No tak, ci nie wchodzą. Zamiast wchodzić, przejdźcie przez rzekę. Wujek Marek wam pomoże. Okej. Dobra, jakoś tam lekka pomoc z mojej strony. Powinno wam pójść lepiej. A ja wracam na południe, bo tam się dzieją rzeczy niestworzone. Jak tam z tym atakiem? Dobrze, wypchniemy ich stąd. Wypchniemy ich. Będzie to wolno, ale będzie. A co tam się dzieje? To jakiś desant muszą mieć. Duksemburg, tak? Grupa Azja. Czyli sobie tutaj desant zrobili. Na to by wyglądało, bo nie mieli tutaj terenu. Dobrze. Dzięki temu swoje siły będą musieli podzielić. Z tym przemysłowym w budownictwie jestem bardzo do tyłu. Ale mogę już robić, patrzcie co. I to jest jakby postęp. No tak, to muszę zmienić jeszcze na zmechy, prawda? A nie na zwykłe. To wiadomo dlaczego. Teraz będzie to prawdziwa tarcza Boga. Tu możemy dać jeszcze rakietowe. Zobaczymy, ile teraz będę mógł zrobić. No właśnie. Weźmy na razie tutaj. Ja nie wiem, gdzie będę walczył. Okej. I puszczamy czas dalej. Na dwa fronty, słuchajcie, musimy walczyć. Takie życie. A ty wejdź tutaj. Co jeszcze? Wy czemu nie wchodzicie? Proszę wchodzić. Ty proszę zamknąć. Ty proszę wejść. Ja nie kumam tych moich armii czasem. Kiedy oni robią głupoty. Ty wejdź tutaj, a ty wejdź tutaj, dobra, jak na dole. Robią się statki, 4, 3, mało, no to za mało, żeby ich puścić w ogóle na wodę. O, pięknie podzieleni. Tylko tak, tu jest teraz armia, a tutaj nie ma, więc zróbmy to inaczej. Zróbmy teraz lekkie przegrupowanie. Teraz się poruszymy armią. Armia zajmuje ten front. Armia zajmuje ten front. A trzecia armia. Dobra, tak, tak puścimy. Przyjaciele, tutaj proszę atakować. No właśnie, a zieloną to puszczę na dół, bo na dole mi się wydaje, że jest większa część wojska przeciwnika. Okej. Okay. Teraz się powinni przegrupować, a potem atakować. No to patrzcie, tutaj jest jednak walka na dwa fronty, więc myślę, że jedna armia starczy. Aha, bo tu wyszliście. No dobra, trudno. Idźcie tutaj w takim razie.
Może tak być. Może tak być. Nie jest idealnie. Zobaczymy, jak tutaj. Przyjaciele, no tak, oczywiście stoicie. To jest rdzennie polski teren. Ja tu wam przypominam, że to jest wszystko Polska. Oni chyba o tym zapominają. Integrujmy, bo ja potrzebuję manpowera. To zrobimy tak jeszcze. I atakować, przyjaciele, atakować, bo to szkoda czasu. Bo patrzę, jak z drugiej strony ta błękitna Portugalia atakuje. Oho, już się skończyło. I co teraz zrobić, słuchajcie? Nawet ta armia się już szkoli. Czerwoniaki atakują. Ci się wbijają, fioletowi. No mi się jeszcze jednej armii, tylko nie bardzo mam na nią teraz możliwości. Ale mi się tutaj... Co to jest za państwo? Republika Mandżuko. Jak ich zaatakujemy i zdobędziemy, to wtedy będziemy w stanie kolejne państwo zaatakować. Mamy wam jakiś inny kolor. To będzie Arma Biała Pokoju. Tak będzie się chyba nazywała. Ile to państwo ma dywizji? Tu, nawet dużo. No moje powinny być lepsze. Poza tym zaatakujemy z Instant War'a, także z Niemca tak zwanego.